Spotkanie pionierów ziemi lubińskiej zorganizowano w Domu Dziennego Pobytu Senior w Lubinie. Osoby, które przyjechały do miasta w 1945 roku, chętnie opowiadały historię o tym, w jaki sposób znaleźli się w Lubinie. Jechaliśmy tutaj na tak zwane ziemie wyciskane, nawet nie wiedziałem dokładnie ile to było, ale około 6 tygodni. Na stacji w Lubinie staliśmy 2 tygodnie. Niektóre domy były puste, a niektóre jeszcze byli Niemcy. Iśmy tak wspólnie mieszkali. Tak jak w Krzelowie, tam jak ja mieszkałem, to była rodzina na pół domu niemiecka i my. Dopiero oni później w 1946 roku wyjeżdżali. Drugi przyjazd do Lubina nastąpił dopiero w 1963 roku. Przyjechałem tutaj właśnie do Lubina. Miałem taką krótką przygodę nawet, że grałem w piłkę nożną, poznałem dużo wspaniałych ludzi tutaj. Tu poznałem już potem swoją aktualną żonę i tego. Jestem dumny z mojego miasta Lubina i mieszkam w sumie od 59 lat. 3 latka miałem wtedy, tak. Przyjechaliśmy do Lubina, a potem nas skierowali tam na wieś do Kłopotowa. Pani Zofia i pan Bronisław wspominają, że ludzie, którzy przyjechali do Lubina, bardzo szybko zaczęli organizować sobie tu życie. Tu za Smródką, tam rzeczka, to takie gospodarstwa były, Cyglewski i Stojewski. To myśmy tam mleko brali od nich, tam kury, jajka i tak dalej. Tak to się układało. Także za Smródką to były tylko kilka domów, a reszta do góry też były pola. Pamiętam ryneczek, pamiętam, czego już nie ma, ten kościółek mały, ten duży, większy kościółek. Wokół były domy, ale inne zupełnie. Niemcy byli jeszcze może ze 2 lata i wyjechali wszyscy później już. Do szkoły, do Osieka najpierw się chodziło, a to ze 3 kilometry, to nie było tak. W porównaniu do tamtych lat, zdaniem seniorów, Lubin zmienił się nie do poznania. Tu, gdzie teraz ziemniki, to bajoro, takie bagno było, to wszystko. Tu, gdzie ja mieszkam w tej chwili do odrodzenia, to też stary dom był rozwalony. I z tego starego Lubina to został tego, co ja mogę powiedzieć. No i ulica Odrodzenia została, prawie cała, 1 maja, Sienkiewicza. No i nawet centrum nic już nie ma. Takie spotkania są świetną okazją do tego, by poznać historię Lubina i móc przekazywać ją kolejnym pokoleniom. To spotkanie pionierów ziemi lubińskiej zorganizowaliśmy w ramach realizacji projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z gminy miejskiej Lubin, a zatem bardzo serdecznie dziękujemy prezydentowi miasta Robertowi Raczyńskiemu za udzielone wsparcie, bo dzięki temu to dzisiejsze spotkanie między innymi w ramach tego projektu Seniorski Szlak możemy realizować. Seniorzy przygotowali specjalną wystawę, na której prezentowali swoje pamiątkowe zdjęcia. Przedstawiono również prezentację multimedialną. Jak podkreśla Elżbieta Miklis, kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior w Lubinie, takie spotkania związane z Lubinem i historią jego mieszkańców z pewnością się jeszcze odbędą.